Przenosimy się do Żnina, to jest województwo kujawsko-pomorskie. Tam premier Mateusz Morawiecki spotyka się z mieszkańcami. Szanowni Państwo, dziękuję za to spotkanie. Te spotkania z mieszkańcami, z ludźmi są dla mnie niezwykle ważne, gdyż chciałbym mówić nie tylko o tym, co się stało, co zrobiliśmy, ale chciałbym też mówić przede wszystkim o przeszłości, o przyszłości. O tym, co się stanie, o tym, co planujemy. Ale żeby mówić o przyszłości, to trzeba również popatrzeć chociaż na te ostatnie kilka lat, co zrobiliśmy, co się stało. Obiecaliśmy te 3 lata temu, kiedy pan prezydent, teraz właśnie 3 lata równo, był w końcówce kampanii prezydenckiej i później zwycięskie wybory jesienią Prawa i Sprawiedliwości, obiecaliśmy wrażliwe społecznie państwo. Obiecaliśmy państwo uczciwe, państwo sprawiedliwe. Obiecaliśmy, że będziemy równiej dzielili owoce wzrostu. Obiecaliśmy również, że system społeczny, system gospodarczy będzie systemem równych szans i równych możliwości dla wszystkich ludzi. Obiecaliśmy państwo bardziej sprawiedliwe, państwo prawa i sprawiedliwości. I te lata ostatnie poprzez wiele różnych działań w parlamencie, w rządzie, staraliśmy się udowodnić, pokazać, że jesteśmy dla was, że właśnie w taki sposób chcemy prowadzić nasze działania. I naprawiamy błędy po naszych poprzednikach, naprawiamy błędy z czasów III Rzeczpospolitej, które narastały, nawarstwiały się, a w sumie one właśnie te czasy przede wszystkim charakteryzowały się tym, że mniejsze miejscowości, że ludzie słabiej usytuowani, ludzie słabsi w społeczeństwie mieli jeszcze trudniej niż powinno to być w państwie sprawiedliwym. I naprawianie tych zaległości dotyczy również niezwykle wrażliwego społecznie tematu, jakim jest obszar, tematyka osób niepełnosprawnych. I w tym kontekście chcę powiedzieć kilka zdań na temat tego momentu, w tym dialogu, w którym dzisiaj jesteśmy razem z osobami, które przyszły z pewnymi postulatami. One przyszły z pewnymi słusznymi postulatami, bo rzeczywiście wrażliwość społeczna do tego skłania wszystkich ludzi, którzy mają serce, wrażliwe serce, żeby jak najszybciej poprawiać los tych najbardziej poszkodowanych. Właśnie tych, którzy są najtrudniej przez los dotknięci. I my te postulaty wzięliśmy, pokazywaliśmy, co zrobiliśmy do tej pory w tych 2 obszarach głównych, które zostały zaprezentowane przez środowisko, przez osoby, które protestują, i na pewno też były to postulaty, które były ważne dla dziesiątek tysięcy, dla setek tysięcy polskich rodzin. Te 2 postulaty to po pierwsze wyrównanie renty socjalnej do renty minimalnej, czyli różnica pomiędzy około 865 zł a 1029 zł. Przy czym tę rentę socjalną w ostatnich 3 latach podnieśliśmy, w ostatnich 2 latach podnieśliśmy szybciej niż nasi poprzednicy przez poprzednie 5 lat. I my zgodziliśmy się na ten postulat. I w czwartek rząd przyjął już zmiany do ustawowe, które spowodują, że renta socjalna będzie wyrównana do poziomu renty minimalnej, czyli do poziomu 1029 zł. A patrząc na perspektywę, ostatnich 2,5 roku, podnieśliśmy rentę socjalną o 50%. Czyli nigdy takiej podwyżki nie było. I drugi postulat, z którym przyszło przyszły panie, które teraz ze swoimi dziećmi protestują w Sejmie,
a my prowadzimy z nimi dialog, chcemy tego porozumienia. Drugi postulat dotyczył dodatku rehabilitacyjnego. Od samego początku, te 10 dni temu, ten drugi postulat dotyczył dodatku rehabilitacyjnego, czyli na rehabilitację, na artykuły medyczne, na wózki, cewniki, ortezy, gorsety, protezy, różnego rodzaju artykuły medyczne i okołomedyczne, w tym bardzo ważny artykuł, który jest ważną pozycją w budżecie wszystkich takich osób i wszystkich takich rodzin, czyli pieluchomajtki, pampersy. I my ten postulat wczoraj spełniliśmy. My zaproponowaliśmy takie rozwiązania ustawowe, które wychodzą naprzeciw wszystkim osobom z wysoką niepełnosprawnością i z bardzo wysoką niepełnosprawnością. Powiem więcej, że my spełniliśmy ten postulat dla szerszych grup osób, bo w ramach różnych grup osób niepełnosprawnych są oczywiście najróżniejsze osoby głęboko dotknięte przez los, osoby niewidzące, niedowidzące, osoby głuchonieme, osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. I my poprzez naszą propozycję zaproponowaliśmy rozwiązanie dodatku rehabilitacyjnego w wysokości nawet przekraczającej średnio te 500 zł, o które wnioskowały osoby, które rozpoczęły ten protest. W związku z tym ten drugi postulat również został w ten sposób wypełniony. Szanowni Państwo, zaczynam od tej sprawy, gdyż jest ona dla nas bardzo ważna. Ja wiem, że duże liczby czasami niewiele mówią, ale powiem o kilku dużych liczbach i spróbuję je przełożyć na los poszczególnych rodzin od strony budżetowej, od strony finansowej. My podnieśliśmy wszystkie wydatki, inwestycje, wszystkiego rodzaju płatności na rzecz osób niepełnosprawnych o 3 miliardy złotych, z około 12,5 na około 15,5 miliarda. Nigdy przez 2,5 roku wcześniej, przez 30 lat, nie było takiego podniesienia wszystkiego rodzaju płatności na rzecz osób niepełnosprawnych. To jest podniesienie. To jest podniesienie o 20%, a w wielu przypadkach nieruszane ulgi i zwolnienia od 15 lat zostały zdecydowanie poprawione i takich ulg jest kilkanaście, które przez 15 lat nic się z nimi nie działo i my od początku tego roku zresztą, nie teraz na skutek tego dialogu, który prowadzimy, ale od początku roku te ulgi w ramach programu Dostępność Plus zdecydowanie podnieśliśmy, a więc poprawiliśmy los różnych środowisk osób niepełnosprawnych szybciej niż przez 8 lat robili to nasi poprzednicy. Więc jak widzę czasami naszych poprzedników z PO czy z PSL, to myślę sobie, że to diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni, bo nie zrobili nawet 1/4 tego, co my zrobiliśmy dla środowisk niepełnosprawnych. Ale to nie wszystko. Chcemy dalej pracować i będziemy dalej pracować, bo credo naszego rządu, bo głównym motywem przewodnim naszego rządu jest właśnie pomoc słabszym, pomoc seniorom, pomoc osobom niepełnosprawnym. Dlatego jeszcze przed tym dialogiem, który się rozpoczął 10 dni temu, przed tym dialogiem przecież na konwencji Prawa i Sprawiedliwości ogłosiłem program Dostępność Plus jako jeden z 5 głównych naszych programów, o których dzisiaj zresztą też chciałbym Państwu więcej powiedzieć. Ale właśnie Dostępność Plus, bo od tego programu zacznę, jest programem w dużym stopniu na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, tych więźniów czwartego piętra, jak to mówimy czasem, czy trzeciego, czy drugiego, bo jak ktoś nie może się o własnych siłach wydostać ze własnego mieszkania, to przecież jest w jakimś sensie więźniem tego piętra, na którym mieszka. I żeby poprawić los wszystkich takich osób, zaproponowaliśmy ten wielki program Dostępność Plus, który jest bez precedensu.
Wcześniej takiego programu nigdy nie było, dotyczącego wind, autobusów, tramwajów, budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych. Wszędzie tam chcemy w najbliższych kilku latach, angażując ogromne środki, chcemy przeznaczyć je na poprawę losu, sposobu funkcjonowania osób słabszych, osób starszych, osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie. Ale żeby ten wątek zakończyć, to jeszcze tak jak obiecałem o tych środkach dla rodzin w szerokim zakresie. Nie tylko tych z tego typu niepełnosprawnościami, jakie reprezentują osoby, z którymi dzisiaj jesteśmy w dialogu w Sejmie. Otóż w dużo szerszym zakresie, dotyczącym kilkuset tysięcy osób, bo niestety, szanowni państwo, jest aż tyle osób z wysokimi lub bardzo wysokimi niepełnosprawnościami. Poprawiamy los w taki sposób, który przez pryzmat budżetu jednej rodziny można określić tak. Przed przyjściem rządu Prawa i Sprawiedliwości taka rodzina z osobą niepełnosprawną miała około 2000 zł netto, czyli na rękę, jak to się potocznie mówi. Dzisiaj po zmianach, po podniesieniu renty socjalnej z ostatnich 2,5 roku, plus to, co zrobimy za 2 tygodnie, ale wyrównanie będzie już od 1 czerwca. Plus dodatek rehabilitacyjny, który przecież przelicza się poprzez właśnie te konieczne do wykonania zakupy. Pieluchomajtki, cewniki, gorsety różnego rodzaju, ortezy, wózki inwalidzkie, na które nie będzie limitu co do zmiany, jeżeli taki wózek się popsuje. To są najbardziej potrzebne artykuły, które przelicza się na kolejne co najmniej 500 zł. Więc to jest, i nie liczę tutaj 500+, bo jeżeli są osoby do 18 roku życia, to oprócz tego wszystkiego jest również 500+, to, które przysługuje wszystkim osobom, przy czym osobom w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi kryterium dochodowe jest podniesione o 50%. Więc było 2000 zł na rękę, po naszych 2 latach jest 3000, a nie liczę tutaj tego 500+ klasycznego, można powiedzieć. Chciałbym, żeby poprawa losu osób najbardziej potrzebujących, bo to są różnego rodzaju grupy, przebiegała jak najszybciej, ale naprawa państwa musi trwać. Naprawa państwa nie dzieje się z roku na rok. To właśnie o to zaufanie chcę dzisiaj do państwa zaapelować, zaczynając od tego wielkiego tematu Dostępność Plus w ramach 5 nowych propozycji, które zaproponowaliśmy ludziom podczas naszej ostatniej konwencji. I przejdę teraz do drugiej propozycji. Druga propozycja jest szczególnie istotna dla miast, miejscowości, niewielkich miast i trochę większych, ale nie takich dużych jak Poznań, Warszawa czy Wrocław, Kraków, Łódź, a więc drogi lokalne. Drogi lokalne czy drogi gminne, drogi powiatowe. Tutaj zdecydowaliśmy się przeznaczyć na ten cel zdecydowanie więcej środków niż było do tej pory. Wcześniej na drogi lokalne przeznaczanych było około 800 milionów złotych rocznie. My już w tym roku przeznaczyliśmy 1 300 000 000. I dzięki temu zdecydowanemu podniesieniu wydatków i zmianie kryteriów te środki mogą trafić do gmin i powiatów, które do tej pory nie mogły, że tak powiem, wnioskować albo ze względu na brak własnych środków nie mogły brać udziału w tego typu dopłatach z budżetu centralnego. Dla mnie jest rzeczą fundamentalną nie tylko połączenie Polski wielkimi arteriami, drogami ekspresowymi czy autostradami. Dla mnie jest rzeczą niezwykle ważną, żeby od tych dróg w gwiaździsty sposób odchodziły drogi gminne, drogi powiatowe w dobrym stanie. Dlatego właśnie jesienią tego roku zaproponujemy fundusz drogowy, również dróg lokalnych, w wysokości około 5 miliardów złotych, oprócz tego funduszu, który do tej pory stworzyliśmy.
Będzie to fundusz dostępny w kolejnych latach, przy czym to nie jest tak, że te 5 miliardów będzie na 3 lata, czyli trzeba sobie podzielić. Nie, w kolejnym roku dołożymy co najmniej około 2 miliardy złotych do tego funduszu i będzie to fundusz, który w tym sensie będzie też korzystniejszy, bardziej praktyczny dla gmin i powiatów, takich jak powiat żniński, że będzie można rozłożyć pracę właśnie w perspektywie 2 lat, 3 lat. Do tej pory trzeba było się zamknąć z takimi inwestycjami w ramach roku kalendarzowego, co pan wojewoda doskonale wie, jakim było kłopotem od strony praktycznej. I powiem państwu, że tutaj się przede wszystkim brawa należą panu wojewodzie, bo bardzo mocno walczył o to, żeby dla województwa kujawsko-pomorskiego, żeby taki ten fundusz był tu jak największy. I dostępność środków na drogi lokalne w tym roku już będzie najwyższa w historii w porównaniu do ostatnich 30 lat. Czyli stawiamy na to, żeby rozwój gospodarczy, rozwój społeczny takich obszarów właśnie jak powiat żniński, jak gmina, tutaj jest, zdaje się, gmina Gąsawa również, prawda, znana mi dobrze miejscowość i tego typu miejscowości i tego typu gminy, żeby jak najlepiej były skomunikowane. Bezpieczeństwo na drogach, komfort mieszkańców, zwiększenie mobilności, ale nie po to, żeby ludzie stąd wyjeżdżali, tylko żeby wygodnie, lepiej mogli tutaj żyć w takich miastach, w takich miejscowościach, jak ta, gdzie się tutaj dzisiaj spotykamy. A więc drogi lokalne jako bardzo ważny element zmienionej filozofii gospodarczo-społecznej, tak bym powiedział, bo do tej pory ten rozwój gospodarczy, który był zaproponowany przez naszych poprzedników, on miał nawet taką dziwaczną bardzo nazwę, ja ją przytoczę, rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny, tak się nazywał. Pamiętacie może państwo, to ni mniej, ni więcej tylko znaczyło naszym staropolskim językiem, że jak coś z pańskiego stołu skapnęło, to może takie mniejsze miejscowości mogły lepiej jakoś funkcjonować. Ale w przeciwnym razie to najlepiej się rozwijały, co zresztą widzimy wyłącznie te, czy głównie w szczególnym stopniu największe miasta. I my odwracamy ten, jak to ekonomiści mówią, paradygmat rozwoju właśnie coraz więcej przesuwając środków w kierunku Polski lokalnej, Polski do tej pory bardziej zaniedbywanej. I drogi lokalne są takim działaniem. Również 500+ jest takim działaniem, bo jak popatrzycie państwo na mapę osób, dzieci, rodzin, które otrzymują 500+, to właśnie na wsi i w małych miastach, miasteczkach, ze względu na to, że jest więcej drugich, trzecich i czwartych dzieci, a w pierwszych rodziny częściej nie spełniają kryterium dochodowego, to 63% dzieci, czy 63% wypłat trafia właśnie do wsi i do najmniejszych miejscowości. A jeśli doliczymy również większe, trochę takie jak Żnin, kilkanaście tysięcy mieszkańców, czy Pelplin, do którego jadę, 8 tysięcy mieszkańców, czy trochę jeszcze większe, jak Gniezno czy Września, to czy Słupca tutaj już w Wielkopolsce również, to z kolei byśmy doszli do około 75%. A więc nasze realne działania, nasze działania, które za słowami idą czyny, prowadzą do podniesienia statusu, podniesienia prestiżu, podniesienia wartości, podniesienia godności i również do przesunięcia środków budżetowych do miejscowości mniejszych, do Polski, która do tej pory była w mniejszym stopniu podmiotem polityki społecznej, polityki gospodarczej państwa. Trzeci z naszych wielkich projektów, które zaproponowaliśmy, to jest również projekt równościowy, godnościowy, solidarnościowy, gdzie każdemu, ale również prorodzinny, prodemograficzny, wspierający rodziny. Dla każdego dziecka w wieku szkolnym, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej zaproponowaliśmy od września tego roku wyprawkę szkolną 300 zł. I ta wyprawka będzie co roku dostępna dla
naszych maluchów, ale też dla tej młodszej młodzieży i dla młodzieży naszej, po to, żeby na tym szkolnym przednówku jak najmniej było problemów z zakupem odzieży jesiennej, obuwia, tenisówek, tego, co jest potrzebne po prostu do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego. A więc dalsze wsparcie dzieci, młodzieży, bo dzieci są naszą przyszłością, młodzież jest naszą przyszłością. Chcemy, żeby Polska się rozwijała, żeby była wielkim, silnym państwem za 10 lat i za 100 lat. Czwarty projekt jest projektem również niezwykle ważnym, w szczególności dla trochę mniejszych miejscowości. I ten czwarty projekt jest projektem proprzedsiębiorczym. Pewnie część z Państwa wie, że ja wcześniej zajmowałem się właśnie gospodarką przez wiele, wiele lat z przedsiębiorcami, a zwłaszcza małymi przedsiębiorcami, z rolnikami, z przedsiębiorcami mikro, małymi i średnimi. Praktycznie codziennie pracowałem przez 20 lat. I codziennie słyszałem, że jedną z podstawowych bolączek, jedną z podstawowych utrapień dla tego małego, mikro i małego przedsiębiorcy, który nie osiąga przychodów wyższych niż 4-5 tysięcy złotych, jest co? ZUS. Od razu w jednej sekundzie wielu z Państwa odpowiedziało ZUS. I dlatego we współpracy z panią minister Rafalską, z panią prezes Uścińską, prezes ZUS-u, wypracowaliśmy bardzo dobre, proporcjonalne do przychodów rozwiązanie płatności ZUS-u. Ta płatność będzie mniej więcej wprost proporcjonalna do przychodów osiąganych przez drobnych przedsiębiorców, przez fryzjera, przez warsztat samochodowy, przez panią prowadzącą piekarnię czy cukiernię, czy przez pana, który sprzedaje na targu artykuły rolne. O tym zresztą jeszcze powiem w dalszej części mojego wystąpienia. I w takiej sytuacji mogę podać przykład. Ktoś, kto zarabiał 2700 zł w przychodach, musiał zapłacić według dzisiejszych zasad 1250 zł mniej więcej z ZUS-u. W naszych nowej konstytucji biznesu po pierwsze proponujemy półroczną rozbiegówkę od czasu wystawienia pierwszej faktury. Półroczną rozbiegówkę dla nowych przedsiębiorców. Potem jest 2 lata obniżonego ZUS-u do mniej więcej 30% wartości tej kwoty, czyli około 400 kilkunastu złotych. A potem w zależności od osiąganych przychodów ta płatność dla kogoś, kto już przejdzie ten okres 2,5-letni i zarabia no jedynie 3000 zł na przykład. Ta płatność będzie wynosiła nieco powyżej połowy 1250 zł, dzisiejszymi relacjami licząc, a nie 1250 zł. A więc znacząca, rzeczywiście zauważalna ulga. Ulga, która spowoduje, ja jestem przekonany, bo w gospodarce spędziłem bardzo dużą część mojego życia, że spowoduje też zmniejszenie szarej strefy. Spowoduje, że więcej osób będzie w legalny sposób prowadziło swój biznes. Wyciągnie ludzi z czarnego rynku do normalnej gospodarki. Przecież o to nam chodzi, żeby nikt się nie musiał kryć, ukrywać, czuć jakieś wyrzuty sumienia, tylko żebyśmy wszyscy byli wobec prawa równi, a słabsi, żeby mieli trochę lepsze warunki niż ci, którzy są już się dorobili, ci, którzy są silniejsi. I dlatego stawiamy na przedsiębiorców. I tym sygnałem, symbolem postawienia na przedsiębiorców jest również 5. punkt z naszego pakietu 5 nowych propozycji. Ten 5. punkt to obniżenie CIT-u dla małych i średnich firm, których obroty sięgają około 5 milionów złotych rocznie. Tam było 5 tysięcy, tu 5 milionów, a więc już duża kwota. Rzeczywiście już niektóre średnie firmy się nawet będą mogły niejako załapać, że tak powiem, na tego typu ulgę. Obniżenie CIT-u z 15% na 9%. Szanowni Państwo, to jest podatek jeden z najniższych w Europie dla firm, dla spółek prawa handlowego. To jest jednocześnie podatek niższy dla słabszych, a wyższy dla
najbogatszych, w czasach naszych poprzedników, galerie handlowe, biurowce, wielkie firmy bardzo często płaciły niskie podatki, ponieważ miały znakomitych prawników i mogły w taki sposób kształtować swoją strukturę kosztów, strukturę dochodów, przychodów, że płaciły de facto niższe podatki. Nie płaciły 19%, czasami 15%, czasami 12%, a najbogatsze firmy świata, jak dobrze wiecie z dyskusji z ostatniego roku, to czasami płaciły 1%. Szły do rajów podatkowych. My tworzymy odwrotność. Raj, jak najlepsze warunki dla gospodarowania mają być dla tych najsłabszych, dla tych najmniejszych, dla tych, którzy nie uciekną na Cypr, czy do Szwajcarii, czy do Holandii, przy całym szacunku do naszych przyjaciół z tych państw. Niestety tam bardzo wiele firm tworzy swoje przedstawicielstwa po to, żeby unikać podatku, płacenia podatku w Polsce. I nasz głos głośny w Brukseli właśnie zmienia filozofię i podejście do tego tematu. Właśnie dzięki naszemu bardzo jasnemu stanowisku my pokazujemy, że dla słabszych powinny być niższe obciążenia finansowe, a dla tych bogatszych. Tego dotyczyły nasze negocjacje z Brukselą w ostatnich kilku miesiącach w zakresie galerii handlowych, biurowców, tych komercyjnych, wielkich budynków, które widzicie, jak wjeżdżacie do Poznania czy do Warszawy. I wywalczyliśmy tę zmianę. Udało nam się przekonać Komisję Europejską i tam będzie płacony ten podatek, a właśnie te najniższe firmy, które mają trudniej, będą niżej obciążone. A więc zmiany proprzedsiębiorcze, zmiany dla małych przedsiębiorców, znowu dla Polski, której trochę trudniej się jest rozwijać niż tej części Polski, która jest w wielkich miastach. Bo dla nas Polska jest jedna. I mają być jedne warunki rozwoju. I poprzez to, co tworzymy, poprzez te zmiany finansowe, zmiany podatkowe, tworzymy dużo bardziej Polskę równych szans i równych możliwości. Szanowni Państwo, zbliżając się do końca tego mojego wstępu, powiem jeszcze o kilku dziedzinach naszego życia, które wszystkich bardzo mocno dotyczą, dla wszystkich są bardzo ważne. Po pierwsze, wieś, rolnictwo. Dla nas obszar fundamentalnie ważny i zdajemy sobie sprawę z problemów, które są tutaj, które też odziedziczyliśmy z przeszłości. Jako ciekawostka powiem, że na przykład ASF, czyli ten wirus odziedziczony z przeszłości, trapi nie tylko nas. Na przykład w przeszłości Hiszpania zmagała się z nim ponad 30 lat, a dzisiaj, jeśli dobre informacje do mnie dotarły, Dania chce wybudować zaporę przeciwko przedostawaniu się dzików z Niemiec do Danii. Taką zaporę, o jakiej my również myślimy na naszej granicy wschodniej. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że sama bioasekuracja, same odstrzały mogą nie wystarczyć. Jest to problem niezwykle trudny, ponieważ ten wirus roznosi się w bardzo łatwy sposób. I mamy świadomość tego, że te zaniedbania z przeszłości mogą nas bardzo dużo drogo kosztować. Dlatego znowu tutaj na pewno dołożymy wielu starań. Wiem, że cały czas jest tutaj jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I wiem, że cały czas ta walka, ta nierówna walka przeciwko nam, jeszcze cały czas na pewno nie zakończyła się sukcesem. Wręcz przeciwnie, słyszymy o coraz to nowych przypadkach, że jest zagrożenie przedostania się poza linię Wisły. Chcemy oczywiście jak najlepiej zabezpieczyć całą Polskę, ale też ograniczyć przynajmniej te ogniska ASF-u maksymalnie jak tylko możemy. I na pewno zdaję sobie z tego sprawę, będziemy prowadzili działania i wkładali środki w bioasekurację, w odszkodowania, najprawdopodobniej również budowa tego ogrodzenia, czy blokada przejść dla zwierząt na autostradzie A1. Wszystko, co w jakiś sposób ograniczać, będzie rozprzestrzenianie tej choroby. Ale również chcę powiedzieć o działaniach bardzo pozytywnych, które tutaj prowadzimy. Pan poseł, który jest dzisiaj z nami, pan poseł Latos też bardzo mocno wspiera te działania i za każdym razem, bardzo dziękuję, bo za każdym razem, kiedy się spotykamy,
przypomina o tym, że jak to jest ważne dla rolnictwa, dla rolników właśnie tego typu działania. A mam na myśli rolniczy handel detaliczny, czyli możliwość, dużo większą niż do tej pory, możliwość sprzedaży płodów rolnych, artykułów rolniczych, wyrobów regionalnych, lokalnych w sposób detaliczny z unikaniem tych pośredników, którzy zazwyczaj konsumują, można powiedzieć, lwią część zysku, lwią część marży. Nasza ustawa o rolniczym handlu detalicznym będzie zdecydowanie poprawiała warunki sprzedaży. Ja bym chciał, żeby była możliwość sprzedaży w bardzo wielu punktach właśnie tych lokalnych wyrobów, tak żeby one były wręcz preferowane, żeby te najsmaczniejsze polskie wyroby, bo tutaj pani zdaje się zdążyła mi powiedzieć, że ma gospodarstwo ekologiczne, żeby wyroby takiej pani właśnie trafiały przynajmniej w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, a może nawet szerzej. W obszarach rolnictwa jest dużo do zrobienia. Podnieśliśmy oczywiście kwotę dopłat do ubezpieczeń dla roślin hodowlanych, dla roślin uprawnych, dla zwierząt hodowlanych i te kwoty będziemy dalej podnosić. Będzie więcej środków na współpłacenie za ubezpieczenia. Nasi rolnicy, nasi przedsiębiorcy rolni są coraz bardziej świadomi różnego rodzaju ryzyk, zagrożeń. Ja się z tego cieszę, bo one oczywiście są wypadkami losowymi. Czasami grad, czasami przymrozek jakiś, czasami nawałnice, jak tutaj niedaleko właśnie w województwie kujawsko-pomorskim przeszły w sierpniu. A czasami to są właśnie jakiegoś rodzaju choroby. Trzeba rzeczywiście, żeby państwo pomagało w tym ubezpieczeniu się od tego rodzaju ryzyk. I my znacząco podnieśliśmy te dopłaty do różnego rodzaju ubezpieczeń. A więc wieś, rolnictwo i na pewno przed wyborami samorządowymi pracujemy nad nowym pakietem i zaproponujemy nowy pakiet wsparcia dla wsi polskiej. Kolejny szeroki, niezwykle ważny obszar, który dotyczy wszystkich, to służba zdrowia. Tutaj zaproponowaliśmy program, Narodowy Instytut Onkologiczny, Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego, przeciwdziałania chorobom krążenia, chorobom serca. A te dwie choroby szeroko rozumiane, czyli nowotworowe i choroby serca, odpowiadają za 75% zgonów w Polsce. A więc my tam zaangażujemy dodatkowe środki, tak żeby w większości przypadków rzeczywiście ulżyć, rzeczywiście przedłużyć życie i żeby to leczenie było jak najbardziej profesjonalne. Ale także, drodzy państwo, w różnych obszarach, takich jak na przykład skrócenie kolejek do operacji w zakresie zaćmy czy endoprotez, już w ostatnim pół roku dokonaliśmy pierwszego znaczącego skrócenia kolejek. Coś, co się nigdy nie udawało. No, kolejka zawsze przecież musiała być coraz dłuższa, bo się społeczeństwo starzeje, coraz więcej endoprotez potrzebujemy, coraz gorszy wzrok mamy. A więc kolejka coraz dłuższa. No tak nam tłumaczyli nasi poprzednicy. No nie, my zainwestowaliśmy w to i w świadczenia medyczne, i w sprzęt medyczny i po raz pierwszy znacząco w niektórych miejscach naprawdę w Polsce skróciły się wręcz o połowę te kolejki. I będziemy dalej pracować. Minister zdrowia już ma plan, żeby w tych 7-8 dziedzinach służby zdrowia, gdzie te kolejki są najdłuższe, żeby była lepsza dostępność do specjalistów. Ale Szanowni Państwo, znowu tych 25 lat zaniedbań nie da się zmienić w 2,5 roku. Potrzebujemy wielu lat. Jestem przekonany, że jak popatrzymy za 5-10 lat, jeśli nam zaufacie, będziemy mogli prowadzić nasze zmiany, uszczelniać system podatkowy, o tym za chwilkę jeszcze powiem, to będziemy mogli doprowadzić do fundamentalnej zmiany, która będzie oznaczała Polskę dużo silniejszą, dużo lepszą i dużo bardziej sprawiedliwą. Kolejny obszar, o którym chcę powiedzieć jeszcze, zmierzając ku końcowi mojego wystąpienia, to bezpieczeństwo.
I znowu, tutaj też w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego nasi poprzednicy, to nie do wiary, jak zobaczyłem na dane, zamknęli połowę posterunków policji. Z 817 posterunków policji zamknęli ponad 400 posterunków policji. Jak obywatel ma się czuć bezpiecznie, jeżeli nie ma wokół nas tych funkcjonariuszy, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo? Mogę zapytać tylko, czy to jest budowa Polski, która jest Polską równych szans? Czy ci, którzy mieli posterunki, mogli się czuć bezpieczniej, a ci, którzy nie mieli, byli zdani na swoje własne działania? My odtwarzamy te posterunki. Tutaj ogromne podziękowanie dla pana ministra Błaszczaka w jego poprzedniej roli i teraz pana ministra Brudzińskiego, który właśnie z konsekwencją kilkadziesiąt, a może nawet sto kilkadziesiąt placówek rocznie, posterunków rocznie będziemy odtwarzać, tak żeby w realny, konkretny sposób obywatel widział bezpieczeństwo wokół siebie. I także bezpieczeństwo zewnętrzne. To, o co tak z ogromnym staraniem dbał pan minister Antoni Macierewicz wcześniej. Tutaj też pan minister Bartosz Kownacki. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Wiele razy rozmawialiśmy. To panu ministrowi zawdzięczamy na przykład wręcz w ostatniej chwili odkupienie stoczni marynarki wojennej z rąk syndyka. To właśnie była Polska wcześniej, Polska rozsprzedanych szans. My tworzymy Polskę nowych szans. I bezpieczeństwo zewnętrzne tak mocno przypieczętowane przez pana ministra Błaszczaka. On teraz jest w Stanach Zjednoczonych, prowadzi rozmowy na najwyższym szczeblu z ministrami, z doradcą do spraw bezpieczeństwa pana prezydenta Trumpa. Dzisiaj pan prezydent Trump zresztą wspomniał znowu o Polsce, mówiąc o tym, że jesteśmy jednym z tych krajów, który dba o bezpieczeństwo i przeznacza co najmniej 2% wydatków swoich na politykę obronną. To jest wyraźny dowód na to, że jesteśmy bardzo ważnym państwem członkowskim Sojuszu Transatlantyckiego i że poprzez zakupy, takie jak tarcza antyrakietowa, zakupy Patriot, my podnosimy nasze bezpieczeństwo w sposób bezprecedensowy. I teraz, szanowni państwo, jak to się mogło zadziać na koniec, że tu przeznaczamy dodatkowe środki, ogromne dodatkowe środki na potrzeby osób niepełnosprawnych, na tych najbardziej pokrzywdzonych przez los. Tu przeznaczamy dodatkowe środki na wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, bo przecież to jest tak bardzo potrzebne. Tu kolejne kilka miliardów więcej, a właściwie jak porównamy 2-3 lata temu do dzisiaj, to 10 miliardów więcej na uzbrojenie, na dodatkową, na modernizację naszej armii. Jak to jest, że przeznaczamy kolejne 10 miliardów złotych więcej na służbę zdrowia? Cały czas jest niedoskonała. Cały czas ją będziemy uszczelniać i poprawiać. Ale 10 miliardów więcej, nie ma cudów. To dzięki temu też skróciły się te kolejki. Budujemy nowe programy wsparcia dla służby zdrowia. Jak to stało się możliwe? Otóż stało się to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość obiecało uszczelnienie podatkowe. I poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów, zwłaszcza instrumentów informatycznych, takich jak jednolity plik kontrolny, takich jak podzielona płatność, która wkrótce wchodzi w życie, takich jak dodatkowe badanie ruchu na rachunkach firm, w Ministerstwie Finansów uszczelniliśmy system podatkowy w sposób bez precedensu. W ciągu jednego roku więcej w podatkach spłynęło o 40 miliardów złotych. To dzięki temu, właśnie ja nazywam to efektem Prawa i Sprawiedliwości. Nie byłoby tego bez zmiany rządu. To właśnie wiara w to, że można pogonić te mafie VAT-owskie, można działać sprytniej niż przestępcy podatkowi, że można wdrożyć takie zaawansowane algorytmy matematyczne, rozwiązania informatyczne, jakie wdrożyliśmy w Ministerstwie Finansów i we współpracy Krajowa Administracja Skarbowa z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym odniosły nie dziesiątki, setki
ogromnych sukcesów na różnych polach, o których czasami słyszycie Państwo, ale których suma złożyła się na kompletną zmianę Polski. Dla porównania powiem tylko tak. Wszyscy słyszeliśmy o funduszach unijnych. No, cieszymy się z nich. W jakimś sensie bardzo ładnie w wielu miejscach poprawiają też standard życia, pomagają nam budować drogi. To jest prawda. Wiecie Państwo, ile rocznie mniej więcej netto wpływa do Polski po tym, jak my zapłacimy naszą składkę? No około 23 do 26, 7 miliardów złotych średnio rocznie. Razem z dopłatami rolniczymi, z tymi wszystkimi różnymi wpłatami. A tutaj mamy 40 miliardów złotych. Nie byłoby tego bez rządów Prawa i Sprawiedliwości. Takie porównanie powinniśmy mieć z tyłu głowy, bo takie porównanie naprawdę wyjaśnia, może nie wszystko, ale bardzo, bardzo wiele. Dzięki temu możemy dzisiaj zaoferować i 500+, i ogromne wydatki społeczne, ale też w zakresie bezpieczeństwa te wszystkie tematy, które poruszyłem tutaj z Państwem i możemy zmieniać Polskę. Możemy zmieniać Polskę, ja głęboko wierzę, zmieniać Polskę na lepsze. Chcemy to dalej robić. Chcemy to dalej robić z Państwem, z Polakami, z Wami, ale wiemy, że czas biegnie, że Polska się zmienia, aspiracje są coraz to bardziej różne. Ludzie oczekują innych, coraz to kolejnych rozwiązań, nie tylko środków. Ludzie są realistami. Ja bardzo zdaję sobie sprawę z tego, ale różnych usprawnień, rozwiązań, żeby państwo właśnie normalnie działało, żeby było mniej biurokracji, żeby było sprawniejsze. To chcę Wam obiecać, ale chcę też wysłuchać tego, co nam podpowiadacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie premierze. Szanowni państwo, nadszedł czas, kiedy zapytamy pana premiera. Zadam pytania, które państwo wypisaliście na kartkach wtedy, kiedy my jechaliśmy. I pierwsze z nich, panie premierze, jak minęła podróż? No, dziękuję. Bardzo dobrze. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jak ocenia pan współpracę z sąsiadami oraz innymi państwami? Czy brak sojuszników oprócz Węgier nie odbije się negatywnie na Polsce w przypadku konfliktu? Szanowni państwo, Unia Europejska to nie jest klub przyjaciół, gdzie jedni drugich poklepują po plecach i wszystkim jest wesoło, tylko jedni zawsze tam wygrywają, a drudzy jakieś tam mają z tego korzyści, a czasami grzecznie płacą to, co się tym innym należy. Unia Europejska to jest bardzo dobry, pozytywny związek państw, które walczą o swoje własne interesy. Zdajmy sobie z tego sprawę. To jest pierwszy punkt. I my o te interesy zaczęliśmy bardzo twardo zabiegać. Elementem walki o nasze interesy jest między innymi zasadnicze usprawnienie systemu wymiaru sprawiedliwości. To właśnie usprawnienie wymiaru sprawiedliwości spowoduje, że i w gospodarce sądy będą działały lepiej i będą bardziej sprawiedliwe, bardziej szybkie, będą szybsze we wszystkich innych dziedzinach życia. Tego bardzo chcemy. Czasami pewnych rzeczy nie najlepiej potrafiliśmy wytłumaczyć. Czasami po drugiej stronie zabrakło wystarczająco dobrej woli i zrozumienia naszych reform. Ale my nasze reformy na pewno będziemy prowadzili. Na pewno od nich nie odejdziemy. I chcemy to robić w porozumieniu. Mamy znakomite relacje, nie tylko z Węgrami. Również ostatnio gościłem pana premiera Słowacji, pana Pellegriniego. Bardzo dobre rozmowy prowadzę za każdym razem z premierem Babiszem z Czech. Niedawno byłem również na rozmowach
w Wilnie z panem premierem Skwernelisem i z wieloma innymi premierami rozmawiam na zasadach równych, partnerskich. Niedawno była w Polsce pani kanclerz Merkel. To są bardzo partnerskie, bardzo dobre relacje. Jeżeli komuś się wydaje, że w zamian za pogłaskanie czy za poklepanie po plecach można osiągnąć realne rezultaty, to jest w błędzie. My dzisiaj jesteśmy, tak trochę przedłużę odpowiedź na to pytanie, ale jeszcze jedną rzecz chciałem taką bardzo ważną powiedzieć. Otóż tak, czasami mówiłem o tych tysiącach, że z 2000 złotych na jedną do 3 podnieśliśmy de facto, ale znowu przejdę teraz na te wielkie miliardy. Otóż budżet na przykład zdrowia, cały budżet służby zdrowia w Polsce, NFZ i nie tylko, i Ministerstwo Zdrowia, to jest 93 miliardy złotych w tym roku. Tymczasem rocznie my wypłacamy tym wszystkim właśnie państwom, które gdzieś tam w podtekście tego pytania było zapewne to, czy my mamy z nimi dobre relacje. Mamy dobre relacje. Mamy między innymi dobre relacje też dlatego, że one otrzymują od nas 100 miliardów złotych. Pamiętacie państwo, jak powiedziałem 10 minut temu, ile netto przypływa do nas z funduszy unijnych? 25 miliardów, tak? Jest nieważne, miliardy, miliony, tysiące, każdy potrafi liczyć. Tu 100, tu 25. My co roku, ta Polska na dorobku, Polska niezbyt bogata, wypłaca w formie dywidendy odsetek od obligacji, odsetek od długu, odsetek od kapitału, odsetek od kredytów, wypłacamy 100 miliardów. Do tego doprowadził nas model gospodarczy pierwszych 25 lat III Rzeczpospolitej. Niestety trzeba sobie o tym powiedzieć, że taka była prawda o tamtym modelu. I dzisiaj my, trochę jak w czasach mojego dzieciństwa popularne były chomiki. Mi szkoda, bo tych chomików nigdy nie miałem, bo one były w klatkach, ale u kolegów widziałem, że one na takim kołowrotku biegną, im szybciej biegną, wydaje mi się, że biegną, ale stoją w miejscu cały czas, prawda? I Polska tak szybko biegnie. Pracujemy 2000 godzin jako średnio obywatele polscy, pracownicy polscy. Niemcy pracują 1300 godzin rocznie, Holendrzy 1350. Ale zarabiamy mniej i mamy mniej środków, między innymi dlatego, że te 100 miliardów złotych musimy grzecznie, to nie jest żaden nielegalny wypływ. O nielegalnym mówiłem, częściowo udało się go uszczelnić w Ministerstwie Finansów, ale to jest jak najbardziej legalny wypływ, bo oni są właścicielami naszych przedsiębiorstw, są właścicielami naszych banków, są właścicielami naszych obligacji. Więc jak my emitujemy obligacje po to, żeby było na zapłatę za dług, to oni z tego korzystają na odsetkach. W budżecie państwa co roku jest, w tym roku akurat, 31 miliardów złotych przeznaczone na odsetki od naszych obligacji. Większość z tego idzie za granicę. To jest efekt tego modelu gospodarczego czy polityczno-gospodarczo-społecznego z przeszłości. A więc, droga pani lub drogi panie, bo nie wiem, kto zadawał to pytanie, mamy bardzo dobre relacje. Ale my przede wszystkim będziemy dbali o interes Polski i o to, żeby za kolejne 10 i 15 lat model gospodarczy się zmienił. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Miasto Żnin leży na spodzie Moreny Dennej, co utrudnia wymianę powietrza i psuje klimat. Czy takie miasta jak nasze będą mieć preferencje w zakresie likwidacji smogu? Jak to ma wyglądać? Tak, walka o czyste powietrze jest kolejnym obszarem, z którym zmagamy się. Jest obszarem zaniedbań. Nie wiem, czy zauważyliście państwo, ale to można szybciutko w internecie sobie sprawdzić. W lutym zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie czystego powietrza w Polsce. I tam, no niestety, nasza obecna opozycja no musiała się bardzo głupio poczuć, jak zobaczyła ten wyrok. Bo ten wyrok mówi tak. W latach 2008-2015 rząd polski nie zrobił nic lub prawie nic dla poprawy czystego powietrza. No lata 2008-2015 to były bardzo konkretne lata. Wszyscy wiemy, jakie to były lata, tak? I nic nie zrobił. I to jest ten arbiter
ten Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który może i nas lubi, ale tamtych naszych poprzedników jakoś mam wrażenie lubił jeszcze troszeczkę bardziej. A więc to, co napisali, to napisali zapewne z pewnego rodzaju sympatią wobec naszych poprzedników, no ale właśnie określili ich jakby no brak skuteczności w walce o czyste powietrze w sposób absolutnie, absolutnie negatywny. I my teraz, tutaj odnoszę się do tego pytania, rozpoczynamy wielki program walki ze smogiem, walki o czyste powietrze. Na liście 50 państw najbardziej zanieczyszczonych w Europie, liście Światowej Organizacji Zdrowia, znajdują się 33 miasta polskie. To smutny rekord, odziedziczony rekord. I te miasta, te 33 miasta, które się tam znajdują na tej liście, będą miały już w tym roku szeroko zakrojony program wsparcia wymiany kotłów, pieców grzewczych i termoizolacji, termomodernizacji. To jest program nie tani. Przeznaczymy na niego w najbliższych 7-8 latach 25 miliardów złotych. Termoizolacja średnio jednego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, około 50 tysięcy złotych. Będziemy w 80% współfinansować, czyli prawie wszystko, a w niektórych gminach, tych, które mają najmniej zamożną ludność i najmniej zasobne budżety, będziemy finansować nawet do 100%. Właśnie po to, żeby w realny sposób za 2, za 4 lata, jeżeli zaufacie nam, będziemy rzeczywiście poprawiać powietrze. I mam nadzieję, że wtedy również poprawi się powietrze w Żninie. Kolejne pytanie. Panie premierze, chciałbym zapytać, jak zamierza pan, jak wspiera pan młodych ludzi, którzy chcą mieszkać i pracować w kraju? To bardzo kluczowe też pytanie dla mnie, dla polityki naszego rządu. Trochę odpowiedziałem na to pytanie, bo mówiąc o zwolnieniach zupełnych na pół roku dla kogoś, kto rozpoczyna działalność gospodarczą, o wsparciu dla małej działalności gospodarczej przez 2 lata, ulga 30%. Potem o wsparciu dla małej działalności gospodarczej, również ten ZUS, o którym opowiadałem. Następnie CIT dla małych przedsiębiorstw, 9%. Wsparcie dla startupów, na które mamy ponad 2,5 miliarda złotych. To są działania dla Polaków, którzy chcą wziąć życie gospodarcze we własne ręce, chcą sami tworzyć swoje własne miejsce pracy, można powiedzieć. Dla tych, którzy są pracownikami, chcą być pracownikami, podnieśliśmy wynagrodzenie minimalne. I to znacząco podnieśliśmy wynagrodzenie minimalne. Podnieśliśmy stawkę godzinową. W ślad za tym przedsiębiorcy też podnoszą wynagrodzenia do poziomu około 7% rocznie. 6-7% rocznie. Przez poprzednie 8 lat nigdy nie było takiego wzrostu wynagrodzeń. A więc dla osób, dla pracowników poprawiamy również stopniowo na tyle, ile rośnie również wydajność czy produktywność. Ona rośnie około 3% rocznie. Podnosimy, czy staramy się, żeby również przedsiębiorcy podnosili wynagrodzenia. Ale także dla młodych szczególnie chcemy przepracować cały program Mieszkanie Plus. Tutaj pracujemy nad nowym modelem, takim modelem Mieszkania Plus, żeby również mniejsze miejscowości, takie jak Żnin, żeby tu również było no, przynajmniej kilka bram czy budynków, które będą bardziej dostępne. Nie tylko na kredyt hipoteczny, czy dla kogoś, kto wrócił akurat z zagranicy, ma trochę więcej środków i może sobie pozwolić, albo z innych względów może sobie pozwolić, ale dla szerokich rzesz ludzi nie tylko chcemy te mieszkania taniej budować, to jeszcze potrwa, bo to jest bardzo niełatwy program. Przez 30 lat wszyscy sobie na nim zęby połamali. My miesiąc po miesiącu teraz tworzymy specjalną ustawę. Przesuwamy środki do Banku Gospodarstwa Krajowego i my te mieszkania na pewno chcemy, żeby kilkadziesiąt tysięcy mieszkań było w budowie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
i rozliczycie mnie państwo, popatrzycie na dzisiejszą datę i za rok w kwietniu zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie Plus zostanie wybudowane. Nie wiem, czy tu w Żninie, ale powiem państwu, że akurat w Jarocinie, no, jest to kawałek drogi stąd, ale zostaną wybudowane. W Białej Podlaskiej też zostaną wybudowane i w wielu innych miejscach Polski też. I na pewno będziemy się trudzili, żeby ten program w realny, rzeczywisty sposób dokładał kilkadziesiąt tysięcy mieszkań rocznie do budowanych mieszkań w Polsce. Wtedy na zasadzie prawa popytu i podaży, jak będzie większa podaż mieszkań, to one generalnie stanieją, będą też bardziej dostępne, a my równolegle do tego przygotowujemy wielki program dopłat do czynszów dla młodych ludzi, więc to też jest część odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję, panie premierze. Żnin i powiat żniński zginął z mapy jako węzeł komunikacyjny. Czy powodowane to jest reformą administracyjną Polski i likwidacją powiatu żnińskiego? Co pan na to? Ja oczywiście wiele powiedziałem dzisiaj właśnie z tematów, wiele tematów omówiłem, wiele punktów opowiedziałem, które mają świadczyć o tym, że my właśnie dla powiatów takich jak Żniński, dla Żnina, dla gmin takich jak te, które tutaj są w tym powiecie i właśnie dla Polski szeroko rozumianej powiatowej chcemy innej polityki. Nie tylko nie chcemy, żeby one zanikały, te miejscowości, żeby się zwijały. Chcemy, żeby się rozwijały. Przecież w małych miejscowościach na zachodzie mogą być wielkie firmy. Firma Adidas, firma, nie wiem, Red Bull, pewnie większość z państwa zna, są w małych miejscowościach. Peugeot w miejscowości Sochaux, bodaj kilka czy kilkanaście tysięcy mieszkańców we Francji. Gigantyczne międzynarodowe firmy. A więc można w małych firmach tworzyć wielkie przedsięwzięcia. Można w małych firmach promować wielkie przedsiębiorstwa i poprzez naszą promocję małych, średnich firm, ja wierzę, że właśnie w Żninie, ze Żnina wyjdą kolejne wielkie firmy za kilka, kilkanaście lat. Musimy wspierać właśnie przedsiębiorczość w tych mniejszych miejscowościach i to robimy. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, usłyszałam głos najmłodszych, że pora już kończyć, a ponieważ przed panem premierem kolejne spotkania czekają mieszkańcy, tak jak państwo, pozwolę sobie zabrać te pytania. Chcę państwa poinformować, że ze wszystkimi pan premier zapoznaje się. My je wszystkie spisujemy, bo to jest nasza możliwość poznania państwa małych ojczyzn i problemów, które państwa trawią. Bo tutaj są te pytania o Polskę, o przyszłość Polski, o to, jak szef rządu polskiego zamierza nas przeprowadzić w tym niełatwym czasie, ale jak widać i czuć, mam nadzieję, odczuwacie to państwo z sukcesami. Krótko mówiąc, zabieramy, zapoznajemy się, odnosimy się do nich zawsze. A teraz chciałam wszystkim państwu jeszcze raz podziękować, że w ten piękny wiosenny dzień znaleźliście się państwo tutaj, żeby wysłuchać głos szefa rządu polskiego, premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję państwu.